Padło pytanie też o mecze. Pan, jakby była Polska-Litwa mecz, jakby był, to komu by pan kibicował? Ja komu? Ja to tam nie kibicuję, kto skąd. My nie ma różnicy. Okay. Kto będzie lepszy, ten wygrał. Mecz Polaków pan będzie oglądał na Euro 2012? W telewizji? No, będę coś oglądał, ile będę miał czasu. Ostatnio podróżuję dużo, także z czasem nie za bardzo. A takie same walki MMA, jak na przykład czasem śpiewa się hymn przed, co pan o tym sądzi? Walki są MMA? No nie wiem. Jak Najman, patriota, taki. Wiesz. Powinno się śpiewać hymn? Nie, mi się wydaje, że nie. To jest walka coś hardkorowego musi być, wiesz, to hymn ma swoje miejsca, gdzie się śpiewa i gdzie nie. Wie, każdy burak będzie, gdzie chce puścić, to nie jest, mi się wydaje, że nie jest sprawiedliwy. Nie? A jaka postawa powinna być do hymnu w takim razie, według pana? Postawa? Na baczność, czy bardziej, nie wiem, trzeba zdjąć czapkę, czy... O, no to na pewno, z szapką to nie będzie stać przy hymnie, nie? Na pewno trzeba mieć kulturę do tego i z szacunkiem przyjść do tego, wiesz, to hymn jest hymn, także to naprawdę jest poważna sprawa, nie jakiś tam żart. A pan czuje się patriotą? Patriotą? Nie, nie jestem patriotą. Nie czuje się pan związany z ojczyzną? No związany jestem, ale nie jestem patriotą, że to... O. Po prostu ja patrzę więcej dla ludzi. To mi nie ma znaczenia skąd kto pochodzi. To się liczy człowiek. To nieważne, to nie jest kogoś winny, że on tam pochodzi na przykład gdzieś tam z Afryki, nie wiem.